Ponad 300 osób dziennie zbiera truskawki na podsuwalskiej plantacji. To głównie dzieci, które chcą zarobić na drobne wydatki. Twierdzą, że to dobry sposób, aby zdobyć trochę pieniędzy. Dziennie potrafią zarobić od 25 do 90 zł. Dziś z mikrofonem i kamerą odwiedziliśmy plantację i rozmawialiśmy ze zbieraczami. Przyszłam tutaj, żeby zarobić właśnie, pogadać się z przyjaciółkami, koleżankami. Właśnie zebrałam, teraz drugą właśnie zbieram. Kończę już. W piątek dałam 11, w sobotę dałam radę 9. A teraz tu nie wiem, ile będzie. Chciałabym zarobić trochę pieniędzy na własne wydatki. Jakieś tam ciuchy czy coś. Ja byłam w sobotę, poniedziałek i teraz wtorek. Za każdą zbieraną kobiałkę Stanisław Gnat, który od lat zajmuje się uprawą truskawek, płaci po 2,50 zł. Rekordziści zbierają po 35 kobiałek dziennie. Gnat przyznaje, że chętnych do zbioru jest w tym roku wielu, ale urodzaj średni. To wina suszy, która poprzedziła zbiór. Generalnie truskawek na rynku brakuje, więc ceny w sprzedaży detalicznej są dosyć wysokie. Jest to taki średni rok, jeśli chodzi o urodzaj. Trzeba powiedzieć, że susza, która była przed zbiorem, zrobiła sporo szkody, ale te deszcze ostatnie jak gdyby troszeczkę sytuację uratowały. No i na dzisiaj sytuacja nie jest najgorsza, jeśli chodzi o plon. Generalnie ludzi do zbioru mamy, chętnych jest sporo. Także sprawa jest tylko tak, żeby pogoda dalej nam pozwoliła na dobre zbiory i zebranie tego, co urosło. 300 osób było wczoraj, zbierało. Z tym, że to tak jedni przychodzą na 3 godziny, na 4 godziny, w zależności od tego, jak komu pasuje, tak po prostu przychodzi, ile mu pasuje, zbiera i odchodzi z powrotem do domciu. Praktycznie od 8 kobiałek do 35 jedna osoba zbiera, w zależności od tego, czy chce pracować. Jeden zbiera 5 i mówi dziękuję, idę do domu, drugi mówi 10, idę do domu, trzeci zbiera 35 i wtedy dopiero kończy pracę. Także to każdy indywidualnie sobie dopasowuje do swoich możliwości i potrzeb. No ceny generalnie są dobre, to znaczy dobre w tym sensie dobre, że od 3 lat są to najwyższe ceny w tym roku, jakie płaci się za truskawkę, ale to się wiąże między innymi stąd, że generalnie jest truskawek mało i sporo szkody zrobiły przymrozki wiosenne i generalnie brakuje truskawki na rynku.